Sebastian Karaś to postać, którą powinien kojarzyć każdy interesujący się pływaniem w mniejszym bądź większym stopniu. Z pewnością znacie osobę, która przychodzi na basen i monotonnie pływa powiedzmy 45 minut jednym stylem, jak gdyby była zaprogramowana. Nudy, prawda? Wszyscy znamy także osobę, która świetnie czuje się pływając i widząc dno basenowe, natomiast będąc w morzu odczuwa niepokój. Taką osobą jestem na przykład ja. Sebastian to pływak kompletny. Podjął się on 24-godzinnego pływania w basenie, prowadząc akcję charytatywną dla chorej dziewczynki. Pobił rekord Polski, lecz rekordu Guinnessa nie udało się pobić, bo zabrakło zaledwie 4 km. Cała jego ekipa przez cały czas dopingowała go podczas walki z samym sobą. Kolejna transmisja, jest godzina za 10, za 7, pierwsza w nocy, czyli to już jest 15 godzina wysiłku Sebastiana. Ciekawy jestem, kto tu jeszcze jest z nami. Czy jest ktoś, kto śledzi transmisję, kto obserwuje, ale już widzę, dwie osoby się pojawiły, 7 nawet. Sytuacja wygląda następująco. Sebastian ma przewagi nad rekordem Guinnessa 5 minut, czyli 14 godzin 45 minut Sebastian pokonał dystans 63 km, gdzie dotychczasowy rekordzista miał wynik 14:50. Tutaj chłopcy sobie pływają, też będą pływali przez 4 godziny 12 km. I tu Sebastian walczy. Może powiem, jak to wygląda jeszcze od strony technicznej. Tutaj raportujemy każdą długość basenu, którą Sebastian przepływa, wraz z wliczaną średnią z każdego odcinka, czyli teraz płynie po minutę 25. Następnie też musimy tutaj wypełniać takie logbooki, czyli długość karmienia, o której godzinie następowało karmienie, ile trwało, o której się zakończyło. Znaleźli się nawet ludzie, którzy przychodzili na basen, aby popływać tor obok i wspomóc Sebastiana. Wytrwałem też, nie ukrywam, że chciałbym podziękować wszystkim osobom, które mnie wspierały tutaj, bo też bez nich nie dałbym rady na pewno. Mieliśmy cały czas tak osoby, które pływały koło mnie, ustalony schemat godzinowy i to mi na pewno też pomogło, bo to jednak napędzało cały czas. No i cały czas też osoby mnie wspierały tutaj z zewnątrz, więc naprawdę jestem mega szczęśliwy i bardzo dziękuję. To ty jesteś bohaterem. Czy w tym roku będziesz walczył z Bałtykiem? Będę oczywiście walczył z Bałtykiem. Brawo! Gratuluję. Brawo! A także za sobą kanał La Manche. Lecz nie o tym chcę mówić, bo nie każde jego podejście było udane. Mówię tu o pierwszej, a także drugiej próbie przepłynięcia 100 km przez Bałtyk. Pierwsza zakończyła się fiaskiem, poprzez zbyt duże fale i nudności. Wyobraźcie sobie, że koleś był tak zdeterminowany, że dopiero po kilku próbach płynięcia z nudnościami odpuścił. Przepłynął wtedy 30 km. W drugiej próbie ponownie przeszkodziła pogoda. Cała załoga wraz z coraz bardziej stresującym się pływakiem musiała czekać na okno pogodowe. Okno pogodowe, czyli okres atmosferyczny, w którym Sebastian mógłby w miarę bezpiecznie wypłynąć. Neptun nie pozwolił jednak stoczyć nierównej walki, więc wyprawę przełożono.
Do 3 razy sztuka. I tak 30 sierpnia Sebastian Karaś był już człowiekiem, który przepłynął Bałtyk. Zajęło mu to ponad 28 godzin ciągłego pobytu w wodzie. Jedzenie i picie było podawane na kiju. Najczęściej były to napoje izotoniczne i ciepłe posiłki, które miały dać dużo kalorii, a jednocześnie nie obciążyć żołądkowo na tak długiej wyprawie. Całą trasę statku, a zarazem pływaka, można było śledzić na stronie, która pokazywała dokładne współrzędne. Niektóre osoby nie spały tylko po to, aby dostawać informacje z fanpage'a, że Sebastian dalej płynie. Ludzi dopingujących go było naprawdę dużo, co niezmiernie cieszy. Zobaczcie parę komentarzy. Co robiłeś wczoraj? Pyta kolega. A nic, przepłynąłem Bałtyk. Kurwa. I tym miłym akcentem zapraszam was do śledzenia tego 26-letniego chłopaka i udostępnienia tego filmiku. Niech więcej ludzi dowie się, co osiągnął ten pływak. Dziękuję, pozdrawiam.